Monaco King Cobra, tak się nazywa. Od początku sobie jedziemy. I co, ja już widzę, że ten samochód będzie chciał jeździć 400 km na godzinę. Nie wiem jak wy. O kurde, co to jest? Ej, autentycznie, ten samochód, on będzie jeździł 400 km na godzinę albo i więcej. Musimy spróbować. Jakie wydechy w ogóle. Okej, okay, dobrze, to ja myślę, nie no, pojedźmy najpierw nim, zobaczymy jak jeździ w standardzie. To może być ciekawe. Shelby. Ej, fajnie brzmi. On jest jakiś odciążony, taki strasznie lekki w prowadzeniu jest. Fajnie brzmi. Jakie lusterka! O kurde, co to jest? Dobra, dobra. Ej, fajnie brzmi, podoba mi się. Jak się da, to może nie będę wymieniał silnika. No, na razie nie jeździ jakoś szybko. Zobaczmy sobie, co tutaj nam pokaże w symulacji. No, niecałe 300 km na godzinę. Taki spokojny samochodzik. Tutaj mamy taką ławkę. Możemy z przodu zamontować. Z tyłu mamy taką ławeczkę. Cyk. Ty, zobacz jak nam staty winduje ten spoiler. No dobra, to zamontujmy. Zobaczymy. Co, o kurde, patrzcie ile opcji możemy tu zamontować. Na samym starcie 8-litrowa V10, potem 5-litrowa V8, potem 6,5-litra V12 i potem Racing V12. Mega, mega, mega ciekawie. Samochód waży, słuchajcie, samochód waży, jeszcze go nie ulepszyłem do końca, ale on waży 500 kg teraz. I ma prawie 700 kW mocy. Zaraz ulepszymy go do końca, to zobaczymy, bo tu na pewno waga jeszcze wzrośnie trochę. Ale kurde, pół tony? Serio? Patrzcie, wszystkie staty na maksa chyba będą. No prawie na maksa, zobaczcie, same dziesiątki. Widzicie to czy nie? Go na 500 km. Nie wiem co tu będzie. Podnosi go w ogóle, ty. Teraz się rozpędziłem tak byle jak, nie? Nawet nie trafiłem w te bramki. Wow! Ja nie jestem ekspertem w skakaniu, ale tym samochodem naprawdę nie trudno się wybić. Jak wysoko poleciał. Popróbujcie nim skakanie, bo może być grubo. Dobra, idziemy sprawdzić tą prędkość maksymalną. Może być ciekawe. Na tej prostej już 411 jechał. Test driftowy zrobimy. Dobry je. Dobra, jedziemy sprawdzić. Dziwnie się nim skręca, kurde. ...437. Patrzcie jak nim buja.
Jak poszedł. Tamten jeszcze lepsze przyspieszenie ma niż ja. Jest. No 440 nie chcę polecieć. To jest chyba taki limit w grze, nie? Bo normalnie przyspieszenie to jeszcze by ogarnął, no. Ja pierniczę. Dobra, zróbmy normalnie, żeby miał ten. Żeby się tak nie zatapiał pod tą ziemię, bo ja specjalnie tutaj tak ustawiłem. No teraz się tak nie zatapia, nie? Dalej się zatapia. Podnosi go ty. No to jest szatan. Ale myślę, że można go fajnie zrobić, bo to jest jakaś lekka, bardzo lekka fura. A jakieś super roll spiny mi się odblokowały. Wow, zobaczmy. To jest jakaś bardzo lekka fura i myślę, że no, można go ciekawie porobić. X5. I tu mam jeszcze jakieś roll spiny. Zobaczmy. Cyk. 160. Nic ciekawego. Jakieś dziadowskie rzeczy. Nie no, dalej. Przy tej mocy to nie da. Przy tej mocy i przy tej wadze to ciężko go opanować. Ja pierniczę. Ale jest lepiej, jest lepiej. Coś tam skręca. Takie, zobaczcie, takie BMW zatrzymuje do zera ten samochód. Jest taka mała waga, nie? Dobra, musimy spróbować jeszcze jedną rzecz. Bo to jest ciekawy samochód. Musimy zobaczyć, co się będzie działo z oponami dragowymi. Czy damy go radę postawić na koło? Myślę, że ciężko będzie, co? Tak nie wyobrażam sobie, żebyśmy dali radę to zrobić. A czy są w ogóle opony dragowe? Do niego? Pewnie, że są. Doskonale. No to teraz tutaj. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co się da zrobić. Co tutaj na drag jeszcze, żebyśmy mieli. Tak, spoiler z przodu wywalimy. To jest niepotrzebne. Z tyłu w sumie też możemy wywalić. To też jest niepotrzebne. Może teraz prędkość maksymalna się zwiększy. Cholera wie. Dobra, instalujemy. Moc się zwiększyła? Czy ja widziałem, że tam moc się zwiększyła? Myślicie, że da radę? Już wzięli samochody dragowe. Oj, ciężko będzie. Chyba ciężko. No, on jest za lekki. Ten tył nawet ma za lekki chyba, żeby stanął na koło. Dobrze, że lato jest, nie? To idealne warunki pogodowe. Na czacie. Coś ty, kurde. Chyba, żebyśmy... Czekajcie, bo jest jeszcze opcja, że załadujemy cięższy silnik z tyłu. Ten 8-litrową V10 chociażby. Powinna być cięższa. Nie postawisz go z ciężkim silnikiem z tyłu. Ja nie wiem, czy z jakimkolwiek da się postawić silnikiem go. Ale dźwięk jest chociaż lepszy, nie? O, ciężko. Ale ty, jak brzmi teraz. Coś tam nim buja, ale chyba... Nie wiem, czy ktoś go zrobił, czy dał radę zrobić go na drift, na wheelie w sensie, nie? Żeby stanął na koło. Bo jest chyba taki zbyt ciężki ten silnik. Nie mam pojęcia, no, ciężko powiedzieć. Trochę go tam podnosi, ale to nie jest to jeszcze, nie? W niektórych autach to ewidentnie, kurde.
Dobry jest. To jest taki samochód do eksperymentów chyba, nie? Taki pozostanie. Taki owiany mgiełką tajemnicy. Jeszcze myślę, że kiedyś jeszcze do niego wrócimy, nie?